Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Demon Diaz i zapraszam was na kontynuację serii Zagrajmy w Grime. Słuchajcie, widziałem wasze komentarze pod poprzednim odcinkiem, za które bardzo dziękuję. Cieszę się, że tutaj dalej obserwujecie po prostu tę serię i kibicujecie mi, dajcie mi wskazówki właśnie i mogę liczyć na wasze właśnie porady. Między innymi właśnie jedna porada dotyczyła tego, że warto było pójść do Child Bed, bo tam ma znajdować się umiejętność, którą chyba będzie podwójny skok, jak dobrze się domyślam, bo to nie było wprost powiedziane. W jednym komentarzu było, że jest taka umiejętność, w drugim, że tam jest jakaś fajna umiejętność, więc może będzie chodziło o to, a może chodzi o to, że możemy po takich rzeczach chodzić w końcu, nie wiem, zobaczymy. Może takiej umiejętności w ogóle nie ma. Tak czy inaczej, do Child Bed mamy naprawdę długą drogę, więc na razie i tak zajmę się tutaj eksploracją tych dwóch chociażby korytarzy. I myślę, że najpierw takim mądrzejszym wyborem byłoby raczej sprawdzenie tego, co jest na górze. Tak na logikę wydaje mi się, że tam lepiej byłoby podejść. Dlaczego? Ano dlatego, że tam będziemy mieli chyba przejść do Nerve Root i po prostu sobie te ścieżki pokończymy. Przynajmniej tak w teorii to po prostu widzę. Nie wiem, czy na dole by czegoś nie było jeszcze. Aha, patrzcie, tu jakiś minibosik będzie gdzieś. O kurde. To niedobrze wyglądało. No nie. To trzeba zrobić inaczej trochę. Ej! Ale nie tak! Dobra. Niech to zaatakuje. Kurde, nie da rady. Nie wiem, jak ja bym miał go tutaj zabić. A może właśnie... Kurde, nie zabijać po prostu. Ha! Kolejny korzeń do wzmacniania potęgi mojej broni, oczywiście tylko przez jakiś czas. Ja pierdzielę, porąbana jest ta gra. W takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, oczywiście. Najgorsze jest na hita teraz. To jest dość niefajna perspektywa. Ten z dołu zleci zaraz. O, właśnie. Serio? Co? To miał... Co to było? To miało mi pomóc, a to spowodowało, że po prostu mnie zrzucił w przepaść. No dzięki, gro, za takie manewry, nie? Ja pierdziele. Serio. Okej, okay. Ja wiem, że to zepsułem, ale no nie spodziewałem się, że aż tak można to schrzanić. Powiem wam, że o wiele przyjemniej mi się też gra, jak już mamy tę nową umiejętność. Naprawdę, jak już tak zupełnie świeższe rozdanie mam w tej grze. Jakbym grał trochę w inny tytuł, się czuję. Nie mówię, że to był zły tytuł do tej pory, ale no, czuję większą swobodę. O wiele większą swobodę w tym momencie, jeśli chodzi o sterowanie postacią, i to jest naprawdę ogromna zaleta, że mam ten dash w powietrzu w końcu dostępny. Czyli ten poboczny będzie gdzieś niedaleko tutaj, na to wychodzi. Aha, na dole jest mój ardor. Super. Czy jak to się tam nazywało? No, nie zbiję tego. Nie ma opcji, żebym to zrobił. O kurde. Tu gdzieś będzie ten chyba miniboss. Bo tak widzę, że z tej strony to ciągle mnie chwyta mi swoimi mackami, czy tam korzeniami w sumie. Serio? On jest w stanie tutaj sięgnąć? Ale porąbany, ja też jestem w stanie go sięgnąć, okej. Okay. To nie spodziewałem się, że tak będzie to działo.
w ostatniej chwili. I tego też w ostatniej chwili złapałem. Aj. Dobra. Nie ma czasu do zastanowienia się nawet z tego, co widzę. Kurde. A pamiętam, jakie to było mocne ostatnio. Teraz, no jest mocne, ale nie aż tak. Kurde. Bym zaraz nie wykrakał. Dobra, mamy cię. Jest punkcik do polowania. Znaczy, punkcik łowcy, powiedzmy. I pierwsza odnoga załatwiona. Zostaje oczywiście jeszcze ta dolna, chociaż tutaj jeszcze na prawo można by było pójść. I to też wydaje mi się, że jest warte sprawdzenia. No i też naturalnie tutaj na dół możemy jeszcze zejść. No dobra. To tego tak nie zrobimy. Aha, no i wracamy tutaj do punktu wyjścia. Dobra, ale idąc tą ścieżką, dojdziemy tam, prawda, jeszcze do końca, tak? Dobrze mówię? Nie, musimy iść do góry. Albo... do dołu jeszcze w sumie możemy pójść w ten sposób. Trochę inaczej. Inna szkoła. O kurde. Dobra. To będzie dość ciekawe, bo w sumie pominiemy to jedno przejście. A nie wiem, czy ono będzie połączone jakoś tak może góra z dołem jeszcze tam na samym końcu. Się okaże. Zobaczymy, co tutaj twórcy wymyślili. Nie wiem, co u góry tutaj może być. Aha, nic. Ała, no nie, no nie, no nie, i cały labirynt od nowa. Ej, to już było chamstwo, naprawdę, nie powinno mnie to trafić moim zdaniem. Dobra, muszę trochę zwolnić. Widocznie jestem za szybki dla tej gry. Czy tu był jakiś checkpoint? Jesteśmy daleko bramy, chodźmy, bo ostatnio jak były takie korzenie, to oznaczało, że tam był boss. I to mi się bardzo brzydko kojarzy. Do bramy. Ekstra. No tu nic nie będziemy w stanie zrobić. Nie wiem, punkcik zostawię sobie, potrzebuję dwóch. Czyli jednak tam trzeba będzie powrócić, kurczę, bo tutaj w ogóle z tych lokacji raczej tam nie dojdziemy. Kurczę, taka umiejętność, nie? Jak podskok i... unik w powietrzu robi taką robotę i tyle nam nowych przejść tutaj otwiera się w tym momencie, że to jest niebywałe. Serio. Ciekawe, czy to będzie boss. Chciałbym, bo w sumie blisko by było do niego. Ale to już chyba do tego nowego miejsca wchodzimy powoli. Dobra, zaryzykuję. Nie wiem, o co tu chodzi. Ten jakiś dziwnie mocny tu jest. Nie wiem, co tu się dzieje. Szczerze mówiąc.
Szkoda, że nie wyssałem z niego nic, nie? Jeszcze raz. Wybaczcie, że tak topornie to wygląda, no ale taki przeciwnik, taka uroda już tego akurat wroga w tej grze. Dobra, następnym razem wyssę go, czy wciągnę go w sumie. O, dobra. Jak ja sam teraz się wydostanę? Serio po tym? Okej. O kurde. Ale mroczne miejsce. Wow, to jest wróg! Czekaj, czy to nie jest content z DLC? To takie kwiatki mroczne. Childbed, o Jezu, znowu. Czyli... Dobrze, że tu jesteśmy, na to by wychodziło. Zobaczcie, jaka ta lokacja musi być rozległa, nie? Jasna cholera, to tamto pomieszczenie wypadałoby jeszcze sprawdzić. Shit, dobra, zrobimy to. Aj. No, dzięki teraz w kolcach, gro. Bardzo uczciwie podchodzisz czasami do tematu, widzę. Kurde, wciskałem rola. Okej, mamy chyba po respie jakąś taką chwilową nietykalność. Albo nie wiem, jak to inaczej można oceniać. Dobra, małe déjà vu. No tak, akurat te bariery nie działają, bo zabiliśmy tego minibosika już. Także również i to jest otwarte, jak widać. O kurde. Dobra, zostańmy na dole, bo to jest jakiś mocniejszy wróg. To jest bardzo mocny wróg. Aha, za plecy, jasne, za pleców mnie złapałeś, na pewno. Na pewno miało to sens. O Boże, dobra. Pozwólcie, że to przebiegnę już poza odcinkiem. Dobra, jestem na miejscu. Mój oprawca już idzie w moją stronę. Wow. Nawet tak można było tutaj przejść. Co się stało? No uderz, no, normalnie. Dzięki. I kolejny punkcik. Pięknie. Jezus Maria. I to tutaj było tak ukryte jeszcze, zobaczcie. Niezłe jaja. Okej, okay. To trzeba trochę... Właśnie to mi się nie podoba, bo... Trzeba na ślepo tam wskoczyć trochę, nie wiedząc, czy traficie w ten fajny... O Boże. Czy traficie w etap, gdzie jest prąd, czy go nie ma. Także to takie trochę słabe, no ale cóż. Dobra. Tu jest zejście na dół, więc zaskakiwać nie będę, tylko spróbuję się dostać jeszcze w inne jakieś chore miejsce. Do tego skarbu na przykład bym chciał. A, chyba tak nie damy rady, ale możemy zrobić tak. I tu z kolei możemy... O, spaść na dół. Dobra, to... Znaczy, spaść tylko można na dół, wiadomo o co chodzi, nie? Ale... Wybaczcie za pleonazm. O, nie wejdę tam chyba w ten sposób. Dobra. Czyli to aż takie proste nie będzie. Ale okazuje się, że w sumie... No, dobrze, bo mamy mapę wyczyszczoną, także zrobiłem chyba tutaj... To co należy. No, bez tego jednego skarbu może, no ale... Nie można mieć wszystkiego od razu. Dobra, to ja lecę dalej. No i jesteśmy już praktycznie przy bramie. W sumie mógłbym do niej nawet dostać się. Tylko po to, żeby jeszcze tutaj minimalnie podreperować swój status zdrowia, bo nie wygląda to najlepiej, szczerze mówiąc, w tej sytuacji.
Także. Proszę bardzo. Pyk. Moi drodzy, jeśli wam się seria podoba, nie zapomnijcie proszę o zostawieniu kciuka w górę. To naprawdę niesamowicie pomaga. Taki mini prezent na święta. Bym naprawdę ucieszył się, gdyby po tym odcinkiem było dużo tych kciuków. Widzę, że seria nie jest jakąś najpopularniejszą na moim kanale, ale nie ukrywam, że gra bardzo mi się spodobała. O kurde. Daje sporo frajdy. I fajnie by było... zobaczyć, że wam również się to wszystko podoba. Jeśli oczywiście tak jest. Kurczę. Czy oni się nie respią? Tu coś musiało być. Childbed. W tej grze są porąbane znajdźki, że czasami trzeba gdzieś tam w pustkę skakać. O. Widzę, że nie tylko znajdźki są porąbane, bo tego typu rzeczy też są porąbane, bo ja nie widzę, dokąd ja schodzę. O, ale na szczęście szczęśliwie. Nie wiem, czy to jest właściwa droga. O kurde, dobra. Trochę za dużo zawahania było z mojej strony. O Boże. Dobra, muszę mieć full mocy. Wyleczmy się. Okej, bez spiny. To jest tak zrobione, że zdążę. Bez naprawdę spiny. Nie trzeba mieć sprintu, bo szkoda many. Ouu. Szkoda mocy. Mamy chunka kolejnego chyba. Tak to wygląda. Tak jest. Blood Metal Chunk. Kurde. Chętnie z nich wyssał coś, ale nie można, widzę. Człowiek kwiat. Wow. To macki, czy już łodygi? Aj, jaj, jaj. Kurde, mocny jest gościu. Tak teraz, jak tutaj gram, to się zawsze zastanawiam, czy... hej, on był tutaj na podstawce, czy walczy właśnie z jakimś przeciwnikiem, który został dodany w tym DLC? No jest kawałek do przejścia po każdej śmierci w sumie. Przydałaby się brama w tym Childbed bardziej niż tutaj. Ciekawe, jak przez to będzie można w ogóle przejść. Pachnie jakimś takim bardzo nietypowym skrótem. Jestem ciekaw tego przeciwnika, który się kryje po tak porąbanej ścieżce ze szczękami, które chcą nas zjeść po prostu, ze dwiema jeszcze ścianami. To może być naprawdę ważne znalezisko. O kurde, prawie zginąłem od tego. A temu co? Kurde. Aj, za szybko. Co? Jak? Jak? Dobra, widzimy się bliżej. Dobra. Aha. To nawet nie odzyskamy Arturu. Piękne podejście. Dobra, mam nadzieję, że tym razem będzie nieco lepiej. Thank you.
Kurde. Ej, dostał tym trochę. No, ale ja dostałem bardziej. Dobra, moi drodzy, jesteśmy po raz kolejny bliżej. Mam nadzieję, że tym razem już u celu. Dlaczego tak tutaj schodzę? A, bo liczę, że może jakieś te bomby, kurde, sięgną go, ale chyba nie ma co liczyć na to. Chociaż... może być całkiem dobre rozwiązanie teraz. O, resztę. Mamy cię. Jest! W końcu! Strażnik ogrodu. 1 na 4? Co? Oh, shit! To będzie dopiero zabawa. W szukaniu ich. Już to widzę. Przyjemności. A, dzięki. Nie wiem, czy ja tutaj chcę iść. Ale skoro jestem, chyba zrobiłem... dobrze, mamy kamień. O, jedny. Kolejna rzecz do ulepszenia broni. Powinienem to zrobić, zanim tu je poszedłem. W sumie, nie? Nie jestem najmądrzejszy na świecie, że tutaj eksploruję bez tego. Dobra, uwolnimy tę muchę. Kurde. Kolejny nowy stwór. Nie wyczułem jego ataków. Nie wiedziałem w ogóle, że on drugi raz jeszcze uderzy. Myślałem, że się ta jego szyja schowa jakby. Boże, co tu się wydarzyło, słuchajcie. No, obłęd. Mnie najbardziej przeraża, że ja nie mam punktu teleportacji i naprawdę sądzę, że w tym Child Bed musi być jakiś punkt teleportacji. Bo one są tak daleko od siebie, odseparowane. Tyle tu jest już drogi, że to głowa mała. Okej, zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. Czy ten wspaniały strażnik się respi? No nie. Były z niego punkty, ale to nie oznacza, że oni się nie mogą powtórzyć w jakiś sposób. Jak dobrze rozumiem. Aha, dobra, czyli bez przesady, rozumiem. Rozumiem, co gra chciała mi powiedzieć tym. Ja mam pytanie, czyje to są kurde zęby? Przez całą grę, bo ma je w fatalnym stanie. No. Mamy cię. No, ofiara. I ukończono polowanie nową ofiarę. Aha, okej. To poszło szybko. Skrót. Z drugiej strony. Do otwarcia. No dobrze, dobrze. Nie jestem takiego fioletowego latało, szczerze mówiąc. Muszę z perspektywy, aby tam skoczyć, ale kurde bym tego żałował, bo tu mamy bramę, moi drodzy, w końcu! No teraz to mogę tam wleźć i zobaczyć, co się stanie. O, jeny. Dobra, niech będzie. Szycie. Ale jeszcze, możemy punkt się rozpakować. Aby rozwinąć sobie jakieś skillsy, skoro mam 2 punkty. 35% mocy przy udanym odbiciu. Ej, to jest bardzo dużo. To jest naprawdę mega dużo. Zwiększa maksymalny poziom mocy o 10%. Przytrzymanie będzie się leczyło więcej. Też jest super sprawa. Kurde, wszystko tu jest dobre.
Po przyciągnięciu przeciwnika zwiększa obrażenia o 20%. Obrażenia trochę podczas unikania, żebyśmy zadawali wrogom. Zwiększmy poziom mocy po prostu. Ja po prostu tego potrzebuję najbardziej, tak czuję. Nie mam jakichś wygórowanych wymagań, no. No tak tam nie wskoczę. O kurde, możemy pogadać. Handlarz, witaj, przyjacielu. Ach, twoje ciało jest takie dziwne, nie masz żadnych kwiatów? Podoba ci się tutaj? Mama mówi, że trzeba pomagać sobie nawzajem. Czy chcesz pohandlować? Ból. Boże, dziwne. No nie jest jakiś wybitny ekwipunek. Ale możemy wymienić te przedmioty, które tam zdobyliśmy, a to mam nadzieję, że to nie jest jednorazowe. W sensie, że to nie było, no, tak, że... że... mogą jakiś inny ekwipunek za to zdobyć, nie? W tym sensie, jednorazowo to mi chodziło. Czy przypadkiem ten blok z prawej strony się nie zrespi na moich oczach? Ej, to jest sługa. To czek on tutaj... Dobrze, dobrze, zniszczymy, ale jakim cudem on tutaj przylazł? O kurde, boss, moi drodzy. Gigant oczu? Dobra, nie znam twoich ataków. Ej, widzę, że na obszarówkach bazuje. Dużo na obszarówkach bazuje. Ściągnięty! Kurde. Aj! Nie w porę. Trafiłem go? Z tym przyciągnięciem? Chyba tak. Jezu, jakie obrażenia, widzicie? To dwie trzecie życie mi zjadł. Zapomniałem, że nie przeskoczę tego. Kurde, chciałem odbić jego atak, ale nie wiem, czy nie jestem za mały na to, czy po prostu nie wyczułem tego jakoś idealnie, ale dobra, powiem wam, że zaskakująco dobrze mi poszło, nie chcę tutaj oferować wyroków, czy to jest łatwy boss, czy nie, na pewno fantastyczna jest droga do niego i to jest ogromna zaleta, no chyba, że się pomyli człowiek w ten sposób, tak jak ja teraz, czekajcie, pozwólcie sobie to przybliżę, no tak, na dół muszę pójść. Ale to chyba inaczej. Wait, to było inaczej. W prawo się szło. No, odpocznijmy sobie może. Jak my tam z materią wyglądamy w ogóle? O, po tych zakupach to się nic nie zmieniło praktycznie. Tylko samo prawo by było, ale nie sądzę, żeby tam był... było coś innego. Pamiętaj też, że podchodząc do bossa... Aha, dobra. To jednak nie jest tak, że musimy go uderzyć, aby rozpocząć walkę. Ej, ale jego chód w ogóle nie zabiera mi obrażeń. Nie nadaje mi... Nie nabija mi obrażeń żadnych. Zobaczcie. Raz.
Tym razem pojedynczo. Dziwna jest ta walka trochę, ale chyba też związane z dodatkiem, co? Bo też są kwiaty tutaj głównym motywem. O Jezu. Ale zepsułem to. Ach! To jest próba nerwów. Trzeba długo naprawdę wyczekać. Dobra, widzimy się przed bossem. Co to było w ogóle? Taka w ogóle muzyka, która by pasowała do God of War'a. Mam wrażenie. Dobra, ścieżka dźwiękowa tu jest epicka. Dobra. Ardor odzyskany. Pięknie. Nie wiem, co się stało, szczerze mówiąc. Aha, zginąłem. Ja akurat się zacząłem leczyć, więc no, niestety. Dobra. Że on też musi się tak za każdym razem na początku odchylić, nie? Trochę słabo. Ej! Myślałem, że to było idealnie w porę. Myliłem się. Teraz trochę mi Bloodborne'em aż zalatuje to. Leżeć tutaj, bestio. Kurde. Najlepiej nie patrzeć na ten czerwony wskaźnik, a na niego, nie? Ale nie wiem, jak wyczuć, w którym miejscu akurat będą te takie późniejsze, niebezpieczne miejsca. Czy to jest losowo, czy nie? To już ciężko ocenić. Aj! Kurde, mój błąd. Powiem wam, że naprawdę, jeśli chodzi o tego bossa, to mi się podoba. Nie jest on aż tak trudny i jest bardzo sprawiedliwy. Naprawdę fajny projekt. Po prostu. Nic więcej do dodania nie mam. Dobrze zrobiony boss. Bardzo ciekawy też przede wszystkim. No zrób coś. Ała, dobra. Widzę, że nie ma co mu dawać czasu. O, to źle wychodzi. O kurde, ale mnie sprzątną. Dobra, mój błąd. Tym razem bez taryfy ulgowej. Okej, okay. No, prawie nic nie zrobiło mi. Ała. Kurde, i znowu chapania. Aj. Idźcie z takim bossem. Wyrównany przeciwnik, no. Naprawdę godny. Miana bossa. Kto to widział, trudnych bossów robić. Ziemia. O, zapomniałem, że on przecież główką może tak na szybko uderzyć. Kurde, ale naprawdę było to najlepsze podejście, było najbliżej zwycięstwa. Myślę, że jest szansa, że padnie jeszcze dzisiaj. Zobaczymy. Chociaż nie mam pojęcia, że ten odcinek już trwa.
Ostrożnie, ostrożnie. Nie, ale serio, te mocarne ataki się opłacają na tym poziomie, mam wrażenie, bo one są tyle powolne, że jakoś nie zauważyłem, żebym przez to ginął. Może jedynie to, że czasami mógłbym odpuścić ten drugi cios. No, przy tej sytuacji, no to aż się prosi o to, żeby dwa razy uderzyć. Więc to było to takie lecące cóż w moją stronę. Musimy spróbować przed wzmocnieniem ataków sobie jakiegoś podejścia, ale szczerze, jak na razie to też od samego początku, żeby to wyglądało, więc no teraz na przykład wydaje mi się, że to już by się trochę mijało z celem, nie? Na ziemię. Możemy go tak ściągnąć, praktycznie wiecie, za fraki przysłowiowe. O kurde. Jestem na hita dosłownie. Się odpalił nasz przyjaciel. Nie zdążyłem. To już wiem, co to było, tylko wcześniej nie zauważyłem tego świństwa. A Jezu. Już mi się przyciski pomyliły. Przyznam, za dużo na ekranie. Ty daleko. Trochę zbyt optymistycznie podszedłem do tego tematu. O Jezu. Myślę, że on cały czas idzie. Nawet jak już widzi, że nas tam nie ma, nie? O Boże. Czy to wyszło? Słyszę, że lord tego włosa musi być naprawdę wyjątkowo smutny, tak patrząc na jego też taką niby nieporadność. W ogóle to jest pewnie piekielnie trudne do zrobienia, aby zrobić takiego niby nieporadnego włosa, który jednocześnie jest dość... No, wymagający, nie? Nie wybaczających błędów. No zobaczcie, że... No, trochę już na nim śmierć mam. To nie jest emerytowany boss. A jeśli tak, to ja bym chciał być w takiej formie na emeryturze. Ale wyczucie miałem. Nie zostałem sobie mocy w ogóle. Może z tego skorzystałbym? Czyżby? Czyżbyśmy to mieli? Czy to... Nie, nie mówię, że będzie kolejna faza. Nie, to są jaja jakieś. Dobra. W tym wypadku się totalnie nie spodziewałem, że będzie kolejna faza jeszcze. Bez jaj! To będzie najtrudniejszy boss w całej grze. Aha, okej, okay, nie mogłem tego odbić. Nie. Moi drodzy, tym optymistycznym akcentem sobie zakończymy ten odcinek. Myślę, że to by było na tyle. Powiem wam, że jestem w szoku, że to ma drugą fazę, naprawdę. Chociaż możliwe, że jak teraz przełamamy ten punkt taki... i teraz taki kamień milowy osiągnęliśmy, z dojściem do drugiej fazy, no to się może okaże, że nagle teraz będzie to szło znacznie lepiej. Nie wiem, może powinienem cofnąć się i biegać przez pół godziny, aby w jedną stronę dojść do Kowala, ulepszyć broń o jeden poziom i wrócić tutaj znowu w pół godziny. Pomyślę, popróbuję jeszcze, by zawalczyć z tym bossem. Czekam na wasze komentarze. Mam nadzieję, że film wam się oczywiście spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górę. Będę bardzo wdzięczny za każdy komentarz i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, na razie i pa pa. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.